Jesień to bardzo dobry czas na keto adaptację. Zapraszam Cię do wspólnej adaptacji. Pomyślałam, że przez najbliższy miesiąc może będzie to dla Ciebie dodatkową motywacją, może też wsparciem merytorycznym, jeżeli razem przejdziemy ten proces, zarówno tutaj na YouTubie w cotygodniowych filmach, jak i na Instagramie w częstszych takich codziennych relacjach, gdzie będę się dzielić wskazówkami, tym jak to u mnie wygląda, oraz oczywiście przepisami. Dzisiaj dzień jedzenia, czyli jak zorganizować się, jeżeli mamy bardzo intensywny dzień, dużo się dzieje i nie mamy po prostu czasu na przygotowywanie sobie jakichś takich czasochłonnych potraw. Zapraszam na odcinek. Zanim przejdziemy do przepisów, to zachęcam Cię do odwiedzenia opisu tego filmu. Zajrzyj tam, ponieważ być może wiesz, być może nie. Jestem autorką kursu Keto Start, takiego krok po kroku przewodnika po ketoadaptacji, który pomógł już ponad 1000 osób przejść zdrowo i skutecznie ketoadaptację. W wersji podstawowej masz dostęp do filmów na start i materiałów PDF, które dadzą Ci pełną informację, jak zacząć, jak to zrobić dobrze. Natomiast w wersji premium dodatkowo dostajesz 4-tygodniowy proces, filmy co tydzień, a także gotowy jadłospis. Przepisy policzone, przygotowane idealnie na ketoadaptację. I mam też dla Ciebie, jeżeli to oglądasz w tym czasie, kiedy nagrywam, dodatkową promocję, więc to jest bardzo dobry czas na zakup tego kursu, a jeżeli już kupiłeś kiedyś mój kurs i minął rok, czyli nie masz już do niego dostępu, to po prostu napisz do mnie, a ja bardzo chętnie odnowię Ci bezpłatnie dostęp, tak żebyśmy mogli wspólnie w tej jesieni przejść ketoadaptację. Jeżeli jesteś osobą początkującą i nie masz ani za dużego doświadczenia, ani dostępu do przepisów gotowej diety, to zapraszam Cię do mojego filmu, gdzie bezpłatnie otrzymasz bardzo wartościowy materiał, jak zdrowo komponować posiłki na keto czy low carb. Tam mówię o zasadzie porcji tłuszczu i ona także na ketoadaptacji fantastycznie się sprawdzi. I jeżeli tylko wiesz, jakie produkty spożywać, to będziesz mogła samodzielnie komponować sobie te posiłki i na pewno przejdziesz ten proces ketoadaptacji poprawnie. A teraz przejdźmy już do przepisów i specjalnie pokazuję Ci taki dzień, kiedy ani nie miałam za dużo czasu na gotowanie, ani nie miałam wcześniej, na przykład dzień wcześniej czy w weekend czasu, żeby sobie to przygotować. Wszystkie przepisy są z tych przepisów dostępnych właśnie w kursie Keto Start, ale ja Ci je tutaj dokładnie pokażę. Każdy jest zbilansowany i moja wskazówka, jeżeli jesteś osobą początkującą na keto, to wcale nie musisz jeść dwóch czy trzech posiłków, tak jak nieraz to się mówi, że na keto możemy jeść mniej posiłków, bo czujemy sytość, nawet niektórzy jedzą jeden posiłek. Natomiast jeśli zaczynasz, no to nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu nie będziesz odczuwać głodu, więc cztery posiłki, tak jak to zrobimy dzisiaj, to też jest w porządku i można sobie to fajnie zbilansować. Także zaczynamy. Zacznijmy klasykiem, czyli jajecznica. Jajecznica z konkretem, bo z kiełbasą oczywiście najlepiej będzie z dobrego źródła. Natomiast jeżeli nie chcesz jeść mięsa, to tutaj w kursie też mamy alternatywy i po prostu można ją wymienić na plaster sera cheddar. U mnie wjechała bardzo dobra swojska kiełbasa. Robimy jajecznicę, do tego dodajemy ogórka kiszonego, olejewamy wszystko olejem MCT, to jest fantastyczny olej na ketoadaptację, przyspiesza ketogenezę, nie obciąża wątroby, od razu dodaje nam energii. I co ważne, dodajemy kiełki brokuła. Możesz dodać garść, ale możesz też dodać więcej. Kiełki, bardzo polecam Ci je jeść. One mają mało węglowodanów, a do tego są źródłem witamin, chyba wszelkich, i minerałów, m.in. żelaza, wapnia, magnezu, potasu, tych elektrolitów, których potrzebujemy na keto i ketoadaptacji. A kiełki brokuła dodatkowo są bogate w taki związek, który nazywa się sulforafan. I sulforafan jest chyba najmocniejszym udowodnionym elementem diety przeciwnowotworowej. Tak bardzo jest skuteczny, że nawet są suplementy właśnie z sulforafanem,
ale możesz sobie go też dostarczyć z kiełków, więc proszę Cię, nie rezygnuj z kiełków w tym przepisie. Następnie ja około treningowo zrobiłam sobie kawę kuloodporną. Natomiast z racji tego, że był to trening i ja też jestem już długo na dietach niskowęglowodanowych, czy to ketogenicznej, czy low carb, to zamiast masła klarowanego, nie chciałam już tak bardzo podbijać tłuszczów, dodałam sobie odżywkę białkową i taka kawa właśnie z odżywką i olejem MCT około treningowo dostarczyła mi 300 kilokalorii, czyli mamy już 500 kilokalorii ze śniadania, 300 z posiłku okołotreningowego i przechodzimy do lunchu. Lunch, tak jak mówiłam, wzięłam ze sobą, bo długo nie było mnie w domu i było to bardzo proste awokado na wynos, które praktycznie przygotowanie go nie zajmuje czasu. To jest bardzo fajny, szybki, przeciwzapalny posiłek, bogaty w te tłuszcze, nienasycone. I jeżeli unikasz nabiału, to zamiast sera możesz dodać na przykład 2 jajka na twardo albo 50 g kiełbasy wiejskiej z dobrego źródła, bo też w tych przepisach, które tutaj Ci podaję i które są dostępne dla moich kursantów, staram się też zawsze podawać alternatywy, jeżeli na przykład nie jemy mięsa czy nie jemy nabiału, tak żeby można było to do siebie jak najlepiej dopasować. A po powrocie nie miałam ochoty na ciężki posiłek, więc postawiłam na znowu bardzo zdrowy, pełen wartości odżywczych posiłek z sałatką wątróbka. Jeżeli lubisz podroby, to koniecznie je jedz, bo one są po pierwsze niedrogie, po drugie wypełnione składnikami odżywczymi i jak popatrzymy na taki ranking, które produkty są najbardziej gęste odżywczo, no to właśnie podroby są na samej górze. Więc ja usmażyłam sobie na maśle klarowanym z cebulką 100 g wątróbki. Natomiast jeżeli nie lubisz podrobów, to po prostu zamień to na inne mięso i to też będzie ok, ewentualnie na rybę. Do tego bardzo prosta sałata, czyli miks sałat, ogórek kiszony, pomidor i dressing winegre z oliwy, oleju MCT, octu jabłkowego, soli i pieprzu. Bardzo proste, bardzo szybkie, ale sycące, smaczne i przede wszystkim pełne polifenoli i wartości odżywczych. Tak wyglądał mój dzień jedzenia w postaci takiego vloga. Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do przejścia ketoadaptacji, a być może po prostu powrotu do keto czy low carb. Jeżeli te treści Cię interesują, jeżeli potrzebujesz więcej takich materiałów, może motywacji, to koniecznie daj znać w komentarzu i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Do zobaczenia, cześć!